Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Xonis i witam was w kolejnym odcinku z Fable Lost Chapters, widzowie. Tak czy siak, chyba wróciłem właśnie w miejsce, w które nie powinienem był wracać. Tak jest, mianowicie dawno nie było Fable, sorry za to. Postaram się, żeby była już z powrotem od poniedziałku do piątku. Natomiast, no co mogę wam powiedzieć, no kurde bele, no. Widzowie, no. No, trochę miałem taką niechcicę do nagrywania w ogólnie, bo wciągnąłem się w Rasta. I pisaliście w komentarzach też, żebym podbił tam, ściągnął moda i żebym ściągnął jeszcze coś, żeby polepszyć między innymi grafikę. Zrobię to w przyszłości, nie w tym tygodniu, tylko w najprawdopodobniej od następnego tygodnia to już powinno być, co pisaliście w komentarzach, i pamiętam o tym, żeby zdobyć sobie odnośnie tych kurczaków, ale problem jest taki, żeby z tymi mniejszymi drzwiami, że nie mam aktualnie kurczaków. I no problem jest właśnie w tym, że chwilowo nie pamiętam, gdzie te drzwi są. Co to jest? To jest teleport? Tak, to jest teleport. To teleport nam niepotrzebny akurat. To możemy sobie olać tutaj na sekundę. Czy mi się nagrywa audio? Nagrywa mi się audio, dobra, jest git. Tutaj jakiś lód pominąłem. Zapomniałem, że pod E wyciąga się kuszę. No tak czy siak, udajemy się zrobić tego questa. W dzisiejszym odcinku zrobimy questiora numero uno. I potem chyba dzisiejszy odcinek w ogóle będzie krótszy troszeczkę. A no tak, zapomniałem, że tutaj się troszeczkę inaczej dodżuje, nie spacja. Tylko... Kurde bale. Dobra, czy to jest ten... czy to są te drzwi od... kurciaków? Dobra, poczekajcie. Czy wystarczy, że ja muszę... wejść i wyjść jeszcze raz, żeby dostać... jeszcze higher multiplier. Dobra, jeszcze tu coś zostało. Został jeszcze jeden koleżka. Co tutaj nie mieszka. Dobra, dawaj. Siódemeczkę mam. Może ósemkę się uda wbić. Nie. Dobra, to była max. Jaki mi się udało wbić, to jest 7. Więc spróbujmy, może się uda. Jak mam zrobić jeszcze większy combat multiplier? Czy to mi zwiększa combat multiplier? Niestety nie. Ale mamy tutaj jakieś itemki, które można sobie zebrać na spokojnie. Potionek. Jakieś mięcho. Jakiś kurwa cave. Dobra, tutaj chyba jeszcze nie byłem. Ale możemy sobie pofarmić oczywiście tutaj. To nie stoi nam na przeszkodzie. Chyba, że to tutaj mam tego multiplayera zdobyć. Bo to by miało w sumie jakiś sens. Że jeśli mi się uda tutaj zdobyć na przykład, powiedzmy, 10, to wtedy mogę otworzyć te drzwi. Your health is critical.
Dobra, już prawie. 11. Flawless, może się uda, może się uda. O, klipka, tu jest jeszcze ich więcej. Joho, jaki bullshit. Ja wiem, że wywaliłem się tutaj niestety, ale te kurwa, one są takie irytujące. Te dodge są za wolne w tej grze. I literalnie, dodge jest za wolny. Yo, ten dodge jest troszeczkę za wolny. To jest troszeczkę nie fair, ale no trudno. Your health is low. Do you have any potions or food? Mamy low healtha. Okej. Tutaj chyba jest przejście. Nie wiem gdzie. To jest dobre pytanie. Możliwe, że dalej do nich? Chyba. Nie jestem pewien dokładnie gdzie mnie to prowadzi, ale jestem zaciekawiony. Co to jest? Kim ty kurwa jesteś? Dobra, tutaj chyba nic nie ma. To była po prostu taka jaskinia. Ej, idź sobie po eks, bo jesteś chujowy. To troszkę się zawiodłem. Albo to też dlatego, że drzwi się jeszcze przede mną nie otworzyły i dlatego nie mam tutaj lootu. Też jest taka całkowita możliwość. Nie wykluczam jej z tego. Dobra, no udajmy się dalej na tego questa. Chyba dzisiaj zrobimy tylko jednego questa w tym odcinku. Tak mi się wydaje. Ale podoba mi się ten fable. Omijam ich po prostu. Nie chcę mi się z nimi walczyć, sorry. Szybkie, zaraz wracam. Dobra widzowie, sorry za szybkie ZW. Było przymusowe ZW, musiałem coś zrobić, niestety. A tutaj coś jest ciekawego, czy nie? Może w tych jaskiniach tutaj dookoła jest coś ciekawego. Uuu, jest i skrzynka. Jezus Maria, jak ja nie lubię tych miejsc, takich jebanych w takie gówno. Jesus. Nie weź tutaj, kurde bele. Walcz, jak chłop po prostu detonuje całą bandę. Ja tu mogę otworzyć, mam tylko jeden klucz. Czyli nawet nie mogę tego otworzyć jeszcze. Dobra, wiecie co, ja to po prostu skipuję. Nie chce mi się z nimi walczyć. Totalnie nie chce mi się z nimi walczyć. Totalnie nie chce mi się z nimi walczyć. Po prostu biegnijmy. Biegniemy po prostu do questa. Avo, you're here. I thought we were going to die in this hellish place. We have to get to the Barrow Fields at the other end of Darkwood. You lead the way. We'll be right behind you. O kurwa, czy to jest chyba quest z wilkołakiem. Right behind you.
No dobra. In Darkwood you will find the Chapel of Scorm. Please the deities there, and they will let evil into your soul. To jest chyba ten wilkołak. Ah, help! Something bit me and left me for dead. Please, let me come with you. We can't let him follow. He's infected. He'll be eating our guts before we know it. We have sworn a traitor oath. We have to help him. This isn't a good idea. Not a good idea at all. I can pay well, and there won't be any trouble. I just have to hope someone else will help me, or I won't last the day. Not my problem. On i tak nas zaatakuje, ale on chyba jak... Chyba to działało na tej zasadzie, że jak on... Jak pozwoliliśmy mu wbić poprzez paty z nami, to on jeszcze ich zabijał, ale nie jestem pewien. Resurrection file, okej. Okay. Resurrection. Dobra, Darkwood. No właśnie. Co te drzwi robiły? I see you are red carded. Troszkę zjebałem. Your health is low. Do you have any potions or food? Kurwa, niepotrzebnie wziąłem tego guardiana. Ja pierdolę. Your health is critical. Nie, no, muszę to wczytać, przepraszam was. Autosave'a, nie mogę robić tego na start. Może tutaj wczytajmy. Czemu nie mogę tego wczytać? Gra mi nie pozwoli wczytać, super. No ja muszę to wczytać, sorry widzowie, muszę zrobić quita, jeśli nie mogę wczytać podczas walki czy czegoś takiego, to bo to głupie trochę. Wczytajmy grę, oto save checkpoint, tak. Nie będziemy robić na razie tych drzwi z tego powodu, że no nie ma to sensu najmniejszego. Troszeczkę za dużo też tam jest. To możemy skipnąć oczywiście. Bo to była tak naprawdę część tego... No, wrócimy sobie do tego kiedy indziej. Ale weźcie się odpierdolcie, chłopy. Pierdzielamy stąd, chodźcie. Aha, oni stoją i czekają aż pan wilkołak ich zatłucze. Dobra, chodźcie panowie. Spierdzielamy stąd, bo tutaj jest niebezpiecznie. Tutaj będzie akurat sporo tych wilkołaków, z tego co pamiętam. I nie tylko wilkołaków. Weźmy sobie od razu tą skrzyneczkę. Tutaj chyba była file jakiś. A jednak nie, jet. Dobra, i z tego co pamiętam, to tutaj. Keep your distance, everyone. This reminds me of what happened to my cousin once. He got lost with some other traders and didn't find his way back. I'll make sure they get nice, safe, your stories to yourself. I need to spend some quality time with my children. Czy jest naprawdę zero przejścia tutaj pomiędzy tymi sporasami? To jest głupie. Nie mogłem ich zastrzelić, bo co? Dziwne to strasznie, ale okej.
Come on, the trader camp is just through the next gate. We need to be careful, though. There are great opportunities at Barrowfield. I'm quitting this town. No, to jest śmieciu mały. Co mi tradera bijesz? Kurde bele. Moich traderów ci się nie tyka. Tutaj. Leather boots. Pewno lepsze buty niż te, które mieliśmy na sobie. Ja tutaj z mieczem będę biegł przez całą tą usianą pułapkami zabawę. O, jest kolejny Maciej z klanu. Pamiętam zawsze, jak za dzieciaka grałem w tą grę, to zawsze, ale to zawsze robiłem jedno i to samo. Ubierałem się jak pierdolony bandzior i myślałem, czemu ludzie się mnie boją. No, nie mogłem się domyślić, dlaczego się mnie boją NPC. Spoko, raszujemy to po prostu przez środek, przyjacielu, żebyście przetrwali. Czy jak ja przeraszuję, to oni idą za mną, nawet jeśli tam są przeciwnicy? Tak jest. Tutaj coś ciekawego może być. Steel Axe. You're a wizard hero. Zobaczmy, czy ten Steel Axe jest lepszy. Bronie. Katana 32 obrażenia, Steel Axe plus 5, takie jest, wield. Na razie chyba nie musimy kupować takich rzeczy. Tutaj jest parę skrzynek, które mogę otworzyć sobie, w których będą supplies'y, jakieś mniejsze, większe. Shopkeeper, czekajcie, chcę zobaczyć, czy on ma broń. On tutaj nie koliduje w broniach, prawda? Co, kupujemy to? 3600... Ej! Obsidian Cleaver. To jest za 2000 aż. Ile? 29 tysięcy, serio. Moglibyśmy sobie kupić tego Clevera, ale są lepsze bronie od niego, na przykład ta za 1900. Kupię sobie tego Obsidiana, on jest bardzo fajną bronią. Od razu sprzedam swoje... what are you selling? Steel Axe? Pick Hammer? To można sprzedać. No i to wszystko. I teraz sobie załóżmy... Nie tu. Jeszcze gdzieś tutaj powinien być shopkeeper, który ma zbroję. Nie, to jest ten od Potionów, to nie chcę go. To jest chyba ten... A nie, to jest... Leaf. I to jest ten chłopo od zbrojek. Kupiłbym sobie jakiegoś fajnego koszula. Ale nie ma nic ciekawego, totalnie nic ciekawego nie mają. Tylko ta broń była fajna. Bo ta brońka to naprawdę OP jakaś. Skoro... Mamy, że tak, potężną broń, Obsidian Cleaver, plus 62 obrażenia. Dobra, to spadamy stąd, panowie. Nie ma co przedłużać. Przedarcie się przez to... Ten quest jest strasznie długi, tak czy siak, więc... Dobra, panowie, trzymajcie się blisko mnie i widzicie z tego cało.
Oczywiście, że tak. Idziecie z chicken chaserem. Dobra, jest kolejna tutaj rzecz. Lecimy, no lecimy, nie śpimy. Ten quest zajmuje nam pół godziny. Ale to jest quest, który no, warto zrobić tak czy siak. Jak widzicie, teraz zabieramy tych chłopów na dwa strzały. No to jest różnica w porównaniu do tego, że bijemy ich na dwa strzały, jak braliśmy ich na 12 strzałów wcześniej. Dostaliśmy tutaj mięsko. Razy dwa chyba? Nie, mięsko i potiona, okej. Tu jeszcze jest jakaś skrzynka. Twórzmy ją sobie. W tej skrzynce Resurrection Pad, okej. Totalny sztosowa broń. Totalnie sztosowa. Przepraszam. Wypowiedzieć się nie potrafię. Jesteśmy już prawie pod Oakville, więc... Tak, wracamy w tym momencie, tym questem wracamy tak naprawdę do Oakville, czyli do miasta, znaczy do tej wioski, z której pochodzimy. Tutaj jest skrzyneczka. Będzie coś ciekawego. Augmentation. Dobra, zabrałem sobie tutaj oczywiście. No nie jesteśmy daleko. Szkoda, że to jest takie strasznie mocno lokacyjne. No jest... A, tu był golem, nie wilkołak. Jako strażnik tego miejsca. Pamiętam, że dzieciaka strasznie nie umiałem na niego walczyć. Teraz to jest takie trywialne wręcz, bym powiedział. A, dobra, to tak działa. Zatrafiło mnie to? O kurde. Ej, słabe jest to, że jak mnie trafi jednym, to nie mogę dodżować kolejnych. Dobra, rozumiem już jak to działa. Straciłem jakimś cudem tutaj HP, nie wiem, w kontekście jedno pełne HP. To było mega słabe z mojej strony. Rubin dostaliśmy, okej. No i Oakville, będziesz już zaraz. To już jest w sumie tak naprawdę Oakville. Battlefield! Follow me! I know the way from here! Follow me! Quickly! Quickly! Czekaj, Maciek, moment, ja tu tylko skrzynkę otworzę. Co w tej skrzynce będzie? Szafir. Bombaj Safir. Okay. Fantastic! We're here! I knew you could do it! Ah, there you are! We've been expecting you! No, zapomniałem, że muszę nacisnąć. No i dostaliśmy Trader's Feather. 3000 golda, 700 tego, 0 boostów. No i 700 miłości. There's an audience with you again. You will find him in Oakvale Tavern. It seemed rather urgent. Poczekam tu jeszcze, bo tu jeszcze. On chyba chce ze mną porozmawiać. Albo i nie. Chyba nie. Chicken Chaser. Ciach, ciach. No dobra, wróciliśmy praktycznie pod Oakville, aż.
Więc ja może bym sobie nawet w sumie jeszcze dobiegł tutaj szybciutko. Bo to będzie Barrowfields i tu będzie Oakville. Czyli powrót do naszego miejsca, w którym się wychowywaliśmy na samym początku. Hello, I remember you. We thought you died in that awful bandit raid all those years ago. A to jest ta dziewczynka od misia chyba. You do remember me, don't you? I was looking for Rosie, my teddy bear, just before the raid. After that day, my parents moved to Bowerstone, but I never really liked it there. Czemu ona jest taka siwa? I think I lost you there for a second. Anyway, I have to go now. But it was great to see you again. Bye! I dobra, widzowie, na tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak jest, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak czy siak, dziękuję wszystkim za obejrzenie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. No i zapraszam na następny odcinek, który będzie już jutro, czyli w czwartek. Trzymajcie się, nara.